Witajcie, to jest z Kości Szybka Wrzutka, a dziś na stole Tidal Blade Heroes of the Reef, czyli obrońcy rafy, gra, która zostanie wydana w Polsce dzięki wydawnictwu Galacta. A jest to taki worker placement, w którym to będziemy zdobywać, rozbudowywać potężną pulę kości, którymi będziemy wykonywać przede wszystkim różne... Wyzwania po to, żeby udowodnić swoją potęgę jako czempioni i po to, aby walczyć z potworami, które czyhają na nasze wyspy. W grze będziemy mieli kilka takich planszetek. Każda z nich to jest osobna wyspa, osobny region, gdzie będziemy mogli różne rzeczy robić. Będziemy mieli tor czempionów, będziemy mieli tu cytadele Czasu, gdzie... Będą wystawione karty z zadaniami. Będziemy mieli kolejną wysepkę, gdzie będziemy mogli zdobywać przede wszystkim karty, które będą nam dawały jakieś dodatkowe akcje. Tutaj w Lamar Stadium będziemy mogli pływać sobie taką łódką dookoła. Za każde przekroczenie pola dostaniemy jakiś bonus. Tutaj natomiast będziemy zdobywać pomarańcze, czyli walutę, a także kupować za to jakieś dodatkowe rzeczy. No i wreszcie mamy miejsce, gdzie to pomiędzy skał, które nas chronią, wynurzają się różne potwory, które będziemy próbować zabić. Każdy z graczy ma swoją planszetkę, a na niej ma cztery koła, dzięki którym będziemy rozwijać naszą postać. Będziemy mieli e, moc duchową, gdzie e, to ona będzie decydowała o tym, jak mocne będą te karty. Stand, czyli w zależności jaki mam tutaj pokazany level, tyle razy uaktywni mi się karta, czyli dostanę jak w tym momencie muszle. Dalej mamy e, skupienie, które mówi nam, iloma kośćmi będziemy mogli rzucać, a także będziemy mogli dopłacić pomarańczę albo jedną kością więcej rzucić. Będziemy mieli synergię, która znowu służy do tego, żeby rozwijać naszą postać o nowe jej karty, o nowe jakieś rozwinięcia. Na przykład moja postać ma dodatkowy ruch właśnie wokół stadionu. No i wreszcie będziemy mieli e, Resilience, który mówi nam o tym, ile możemy na koniec rundy z wydanych kostek, czyli tych, które już użyliśmy, zwrócić z powrotem do aktywnych, a dodatkowo, jakie możemy upgradeować. Kości możemy mieć maksymalnie 6. Zaczynamy zawsze od Nowicjusza, wtajemniczonego, Elite i Gildiowe. No jak widzicie, one dzielą się na czerwone, niebieskie, no i później są one coraz po prostu mocniejsze. Kośćmi tymi będziemy rzucać łącznie z kością zagrożenia, w zależności w której z czterech rund jesteśmy. No i po uzyskaniu odpowiednich wyników na kościach, jeśli robimy sobie challenge, no to możemy sobie tutaj dołożyć, jeśli mamy dobry wynik i już challenge mamy zaliczonego. Jeśli jest w kółku przerwanym, to znaczy, że to mogę, już nie muszę, bo nie wymaga to, e, nie wymaga ten challenge ode mnie, abym go zaliczył posiadania właśnie tego drugiego symbolu. Czyli tu na przykład muszę mieć te trzy symbole, a to mogę zrobić sobie dodatkowo. Każda kostka użyta w challenge'u będzie zaś przerzucona na wydane, a każdy zaliczony symbol przekręca mi koło o jeden krok. Natomiast jeśli wypadnie mi x-sign na kosce zagrożenia, to muszę mieć albo muszlę, żeby położyć ją na tarczy i wtedy zniwelować to, albo, niestety, stracić na zawsze którąś z kości, które używam do tego challenge'u. Podobna sytuacja wygląda z potworami. W tym przypadku, niestety, wszystkie kości, które będą użyte do walki, odpadną nam. Za potwora dostaniemy. Punkty, jeśli będziemy rozwalać jego e, armorkę jego te mocne e, strony, oprócz tego będziemy tu kłaść swoje znaczniki i na koniec gry, każdy taki znacznik będzie warty jeden punkt. Jeśli zadam finałowy cios potworowi, to ja go zabiję, to dostanę jeszcze nagrodę. Potwory trzeba pokonać, trzeba to robić tak naprawdę już w. Pewnej kooperacji, bo są one strasznie trudne do pokonania. A na koniec rundy, zawsze kulamy kością, sprawdzamy, jak który z potworów nas atakuje. No i jeśli nie mamy tu żadnego znacznika, a jest inwazja, no to tracimy w tym przypadku kość. Natomiast na koniec rundy, one wszystkie schodzą na dół, i znowuż, jeśli ten ucieknie. A nie mieliśmy tu żadnego znacznika, no to cofamy się na torze czempionów. No i tak właśnie będziemy wysyłać naszego kolesia, zaznaczać dyskami, bo w każdej rundzie mamy jedną ilość tych dysków. Na początku mamy tylko dwa, później nam dochodzi trzeci dysk, w czwartej rundzie dochodzi nam czwarty. No i będę się pojawiał właśnie na różnych wyspach, zaznaczając i biorąc bonusowe akcje z tego miejsca, a także bonusową akcję w ogóle z wyspy. Jeśli wszystkie tu są zajęte mogę sobie stanąć po prostu na wyspie, żeby skorzystać z tej opcji. Aby wykonać zadania to także muszę się znajdować na odpowiedniej wyspie, żeby móc tego challenge'a jeszcze na koniec dodatkowo zrobić. Gdzieś tam jest taki Żółwik jest to sędzia. Jeśli wykonuje challenge'a na wyspie, na której on się akurat znajduje, on co do się będzie przesuwał, to też dostaje dodatkowe punkty e, na czempionie. No i pokrótce, tak wygląda ta gierka. Mamy oczywiście dodatkowe, tajne zadania. E, challenge, y, które wypełniamy, jeśli mamy cały set, dostajemy dwa punkty e, właśnie na torze czempionów. Patrzymy też z jakim potworem walczymy, bo potwór ma swój znacznik, jeśli mam odpowiedni level, to dodatkowo dobieram sobie kostkę, która nie liczy się do mojego limitu jako bonus, bo umiem z tym potworem walczyć. No i tak właśnie to będziemy starać się walczyć, zdobywać te nowe kości. Gra tak naprawdę wcale taka prosta nie jest, jest tu strasznie ciasno i no ciągle nam brakuje czegoś, musimy wszystko dokładnie planować wyliczać. No i gra niestety wydaje się za krótka, bo tak naprawdę ta czwarta runda, kiedy już jesteśmy w miarę rozwinięci, wreszcie możemy coś, jakieś mocniejsze akcje robić, no to okazuje się, że gra się już kończy. Tak samo instrukcja, no mogłaby być ciut lepsza, brakuje wytłumaczeń chociażby tego pala, które mówi o tym, że jak dostanę ten bonus, to mogę sobie przekręcić dowolne kółko o jeden stopień. W każdym razie gra wydana, przynajmniej tutaj, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że tak samo będzie wyglądała albo może lepiej u Galakty. Jeśli lubicie takie właśnie gierki z małym klimatem, no to Tidal Blades sobie spróbujcie. Tym bardziej, że jest to część pierwsza, a już zaraz na Kickstarterze startuje część druga. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.